doktora Maćka Kisielana zwana została pani kustoszem tej wystawy. No właśnie, już śmialiśmy się z panem na ten temat, bo nie czuję się kustoszem, to tak brzmi poważnie. Natomiast rzeczywiście sztuką, gromadzeniem obrazów, rzeźb zajmuję się już od 20 lat. Ale odbieram to określenie za zaszczytne. Mikołaj Malesza, artysta z ogromnym dorobkiem, uhonorowany wieloma nagrodami, autor około 40 scenografii i 80 scenografii, 40 wystaw, bo jest artystą związanym z teatrem także, chociaż jest malarzem i rzeźbiarzem, lalkarzem. Przyjaźnię się z nim od wielu lat. Znam go, jego obrazy też posiadam w Szkolnej Galerii Sztuki w Platerowie. W miejscu, w którym leczy się ciało, też wspomóc może duszę albo komplementarnie wspomagać duszę. I jakoś tak to łatwo nam przyszło i bardzo szybko zgodziliśmy się co do tego, że taka idea, czyli umieszczania sztuki w przestrzeni nieoczywistej, czyli nie w galerii, która też, dodam, czasem jest bardzo onieśmielająca dla odbiorców sztuki, czyli w przestrzeni na przykład kliniki lekarskiej umieszczać obrazy, taka idea wydała nam się po pierwsze rzadka, a po drugie bardzo nośna i konieczna w dzisiejszym świecie. Wybraliśmy na tę wystawę, bo pierwsza wystawa tutaj, w tej galerii, to były fotografie pani Małgosi Kisiel. Zgadza się. To był zbiór fotografii, które sama wykonała i sama też wystawę przygotowała. Ta jest drugą. Malarstwo tym razem, zupełnie inny w charakterze i zupełnie inny rodzaj twórczości niż twórczość pani Małgosi. A te obrazy, które tutaj umieściliśmy, prezentują jeden z wielu nurtów twórczości Mikołaja. Wspólnie z Mikołajem mówimy, że to jest taki nurt baśniowy. Są to naprawdę takie radosne, bardzo kolorowe. Właśnie, radosne, kolorowe, kompletnie baśniowe pomysły na przestrzeń. Bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o rozmiary obrazów, od naprawdę takich zeszytowych, kartkowych do ogromnych instalacji, które świetnie pasowałyby w domach ludzi, którzy sztukę cenią, szanują i mają na nią niestety pieniądze. No, gratuluję, którzy mają pieniądze. Chciałam panu powiedzieć, że też tacy kupują ludzie obrazy Mikołaja, którzy niekoniecznie są majętnymi osobami, bo ceny właśnie, to też może warto podkreślić, że tutaj w galerii u państwa Kisielów możemy kupić obrazy po cenach autorskich. Obrazy Mikołaja sprzedają się też bardzo dobrze w galeriach profesjonalnych. No wtedy są dwukrotnie droższe, bo no marże i tak dalej. Ta galeria nie zarabia, nikt, kto jest zaangażowany w przygotowanie tej wystawy i jej prezentację, nie zarabia. Zależy nam na tym, wspólnie z państwa Kisielami, żeby artyści, w tym wypadku no Mikołaj, mogli zwyczajnie zarobić w czasie, kiedy naprawdę trudno jest wystawiać się, urządzać wernisaże i promować swoje prace. Trochę schodzimy na tematy takie przyziemne, ale niestety no, przyziemnością no. Też człowiek żyje. No właśnie, przecież taka podpowiedź, przecież zakup takiego obrazu może być świetną lokatą kapitału. No, a tym bardziej takiego artysty. Tak, jak obserwujemy rynek sztuki, to można powiedzieć, że jest w Polsce w dobrym momencie, czyli takim wzrostowym. Polacy coraz chętniej kupują sztukę, coraz częściej rozumieją, że warto inwestować w dobrą sztukę uznanych artystów. Ile obrazów na wystawie w Galerii 2M i jakie to obrazy, jeśli chodzi o tematykę? Gdybyśmy mogli dosłownie po kilka zdań, bo chcielibyśmy również porozmawiać z samym autorem, ale to wymaga od nas podróży do Legionowa. Właśnie, najlepiej, żeby o tych pracach sam Mikołaj się wypowiedział. Nie czuję się na siłach interpretowania jego prac. Natomiast jestem po prostu wielbicielem tych prac, bo są wesołe, już mówiliśmy o tym, że takie radosne, baśniowe, trochę tam aniołów, trochę kotów, trochę ptaków, wszystko w takich aranżacjach bardzo oryginalnych, odlecianych. Wydaje mi się, że dodają tutaj temu wnętrzu kliniki takiego dystansu do tej sytuacji, w której się pacjent
siłą rzeczy znalazł i takiego, takiego po prostu od, oderwania od tej sytuacji trudnej z pewnością dla kogoś, kto tutaj musi przyjść. Wystawa w Klinice Państwa Kisielów do kiedy i czy planujemy już kolejne? Myślimy o kolejnych wystawach, oczywiście. Być może będą zupełnie inne w estetyce, zobaczymy to, będziemy o tym rozmawiać. Decydujący głos mają przecież Państwo Kisielowie, ale myślę, że ze 2 miesiące to damy Mikołajowi tu pobyć. Czyli na pewno do końca roku i jeszcze trochę dłużej. Zobaczymy, nic nie mogę powiedzieć tu pewnego, bo sytuacja jest dynamiczna. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. W bloku dużym, ogromnym, na ostatnim piętrze, małe mieszkanko, a tworzy artysta. Czy to jest dobre miejsce do tworzenia? Jak nie ma lepszego, to bardzo dobre. Nie, tu po prostu pracuje się nieźle. To znaczy ja nie w tym pokoju pracuję, tylko w takim innym, a oprócz tego mam taki magazyn, pracownię, która się mieści w pomieszczeniach gospodarczych, w piwnicy. I tam dla odmiany jest większa przestrzeń, natomiast nie ma naturalnego światła. Ale niektórzy na przykład pracują tylko przy sztucznym świetle, a ja tam jak malowałem duże formaty, duże to znaczy 1,40 m, 1,80 m, to tam malowałem. Natomiast jak maluję mniejsze formaty, takie do metra, to tutaj zupełnie dobrze się maluje, bo jest dobre światło. Sąsiedzi nie narzekają? No sąsiedzi nie mają powodów narzekać, no bo z jakiego powodu? To ja nie gram na perkusji, na akordeonie, na trąbce, na kuzonie. Nie, teraz maluję dla odmiany akrylami. Ja kiedyś malowałem farbami olejnymi i w tym pomieszczeniu, o którym mówię, bo to nie w tym bloku, tylko w takich blokach czterokondygnacyjnych, bo to są takie pomieszczenia gospodarcze, no to sąsiad, który nade mną miał swoje mieszkanie, no to twierdzi, że go mogę potruć. Ja mówię, no nie, no wie pan, ja tutaj od lat maluję, dzieci są również w tym mieszkaniu, bo tutaj się trójka dzieci wychowała i nikogo póki co nie potrułem, to chyba pan nie, ale on był taki zawzięty i nie bardzo wierzył. Ale jak już farby wodne, to farby wodne już no, nie da rady, żeby potruły. Nadal pociągnę trochę ten temat, bo to też jest dla mnie ciekawe. Pan Mikołaj, 6 piętro, blok ogromny, kilkaset mieszkań. W co drugim są prace pana Mikołaja? Przypuszczam, że nawet nie wiem, tutaj oprócz sąsiadki, która mieszka vis-a-vis, to myślę, że nikt nie ma moich prac. A myślę, że nawet niewiele wie, że tutaj mieszka ktoś taki. Chociaż może nie mam racji, bo ja jednak dość często chodzę z obrazkami, nie mam samochodu, to więc noszę te obrazy, to chyba widzą, chyba wiedzą. Natomiast raczej chyba nigdy nie z taką ofertą kupna do mnie się nie zgłosili. Także nie wiem, czy wiedzą, co ja maluję, ale chyba wiedzą, że maluję. Po tym materiale telefony będą się urywały. No dobra, ale pana prace, panie Mikołaju, znalazły się jakimś cudem w galerii 2M Klinik, Centrum Kliniczne Biała Podlaska i tam są pana prace. No ja tam w tej galerii nie byłem jeszcze, ale z tego co wiem, to jest dopiero inauguracja. Takim sposobem moje prace tam trafiły, że Maria, która jest dyrektorem szkoły w Platerowie, i Daniel, jej mąż, mają tą galerię prowadzić. I ponieważ ja byłem częstym gościem na tych plenerach w Platerowie, wielokrotnym, kilkanaście razy tam byłem, nie wiem ile dokładnie, no to mi Maria i Daniel zaproponowali, żebym rozpoczął działalność tej galerii swoimi pracami, na co się chętnie zgodziłem. Jakie prace tam wystawią? Troszkę, powiem tak. Czy selekcjonowałem je? No, to jest zawsze najtrudniejszy moment, dobór prac na wystawę. To znaczy, chodzi o to, jaki klucz zastosować, bo jak jest duża galeria, tam powiedzmy duże przestrzenie, duża powierzchnia ekspozycyjna, to łatwe, bo wtedy można pokazać pracę różnego nurtu. Bo są tak malarze, którzy jak gdyby malują, ja to tak nazywam, malują przez całe życie jeden obraz. To znaczy te prace są jednorodne stylistycznie, utrzymane w jednej konwencji, jednym stylu i dla takich artystów łatwiej, bo to w zasadzie bez względu na który obraz zaprezentuje, to
to będzie o jego twórczości świadczył. Natomiast w moim wypadku ja mam kilka nurtów i kiedyś na potrzeby strony internetowej to wyodrębniliśmy chyba 5 nurtów i to było tak, że to było w stronę zwierząt, inspiracje pejzażem, między słowami i jeszcze jeden taki nurt, który się nazywa między malarstwem a teatrem. Jako że ja od 30 kilku lat zajmuję się również scenografią teatralną i na tej wystawie tam u Państwa są prace z nurtu między malarstwem a scenografią. To są takie prace narracyjne, opisowe, w których zarówno ważna jest strona plastyczna, forma, ale bardzo istotny jest również temat, bo to jest jakaś taka opowieść o czymś tam, prawda? Zauważyłem zamiłowanie do bawienia się detalami na obrazach. Jak gdyby pan tu się rozejrzał dobrze po ścianie, to zobaczyłby również innego rodzaju prace. Takie prace bardziej syntetyczne, zwarte, wyczyszczone, prace innego nurtu. Natomiast te, które tam u Państwa, tej galerii zaprezentowałem, to one faktycznie, tam jest dużo detalu, dużo się dzieje, dużo elementów, dużo formy i tak dalej. Ale mógłbym tutaj, ale teraz nie mogę wyjść i pokazać, mógłbym pokazać taki prac. Ale sięgnijmy po którąś. Na przykład możemy sięgnąć po tą pracę, prawda? Możemy sięgnąć po tą pracę, gdzie jest jednak tylko kilka elementów, prawda? Gdzie jest wyczyszczone tło, linia, plama i nie ma tutaj, prawda, stu ptaszków i liska zwierzaków, tylko abym znalazł jeszcze bardziej lapidarne, wyczyszczone takie obrazy, gdzie jest jeden element i pusta przestrzeń. Akurat tutaj na ścianie może w tym momencie tych prac nie ma, ale ponieważ ja tych prac mam bardzo dużo, niedużo, mam bardzo dużo, to bym znalazł każdego rodzaju prace. Takie, o których pan mówi i takie, o których ja teraz mówię. Co jeszcze zauważyłem w obrazach w galerii 2M Klinik w Białej Podlaskiej? Przejawia się pewna postać. Postać w kapeluszu. Ten kapelusz to tak... Tak? Coś symbolizuje? Ja mówiąc szczerze, to tak może nawet troszeczkę jestem zaskoczony, że tam jest tak dużo postaci w kapeluszu. Jest. Tak? Nie, z całą pewnością głównym motywem, najczęściej występującym motywem w moich obrazach jest człowiek, ale obok człowieka również często występują zwierzęta. A jeśli tam jest człowiek w kapeluszu, to po prostu kapelusz jednak jest przypisany dla pewnego rodzaju dżentelmenów, dla pewnego rodzaju prawda, bohaterów moich obrazów, bo tam ja przypuszczam, jakbym poszukał, to bym znalazł i w czapeczce, i w kapeluszu, i w takiej czapeczce, jaką krasnale chodzą, różnego rodzaju nakrycie głowy bym znalazł, a tam akurat widocznie tak się zdarzyło. Panna młoda również jest z Białej Podlaskiej. Ale to na pewno już pan mi nie mówi, że na każdym obrazku jest panna młoda. Tym bardziej, że tam nie mogło być dużo panien młodych, bo jedna z galerii, nie będę w tej chwili mówił, w Warszawie, poprosiła, że właśnie te motywy ślubne, żeby im tam przyniósł i prawie wszystkie panny młode tam powędrowały, ale to były te prace takie malutkie z tych małych, a tam chyba na jednym motywie, albo na jednym obrazie, albo na dwóch jest motyw panny młodej, prawda? Pytam, żeby nie zginęły po prostu, czy autor wie, jakie obrazy wysłał. Powiem tak, raz miałem na jednej wystawie obrazy, które zginęły, ale w sumie na tym nie straciłem, ponieważ mi dyrektor zapłacił, także. Trzymałem kciuki, żeby i białej zginęły. Kiedyś taki znany malarz, nieżyjący już, ale świetnie sprzedający, Edward Dwórnik, miał wystawę w Sopocie i to jest tam na Monciaku, tuż przy Molo, i jego prace, tak się mówi, wylądowały, ktoś tam chciał obrobić te BWA sopockie i pracę wyrzucił do wody. Nie zabrał, także nie wiem dlaczego. Moje zabrał. No. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Duże prace formatowo w galerii właśnie 2M Klinik Białej Podlaskiej. Niech pan mnie poprawi.
z cyklu Bajeczne, Legenda, Bajka? To były, te prace, które tam zaprezentowałem, to były dwa pejzaże i te prace, które ja nazywam między malarstwem a teatrem. I w związku z tym one łączą się z pewnymi baśniami, z pewnymi opowieściami. To u mnie się zaczęło wtedy, kiedy ja zacząłem już wiele, wiele lat temu, najczęściej ze żoną, robić scenografię do teatrów lalkowych. I bardzo często wtedy, zanim, żeby wejść w ten temat, ten klimat tej bajki, czy tego scenariusza, to malowałem prace inspirowane tym tekstem sztuki teatralnej. I to w pewnym sensie są bajki, czy baśnie, no, czy w każdym razie nawiązują do jakiejś tam baśni. No. Czegoś życzyć wypada jeszcze artyście? Oprócz tej wspaniałej wystawy Białej Podlaskiej, która jest tak naprawdę takim clue dla każdego artysty w Polsce, wystawa w 2M Klinik Białej Podlaskiej. Ja myślę, że artyście można życzyć tego, co również Państwu, żebyśmy już w tych maseczkach nie musieli rozmawiać, no a co prawda zrzuciłem na potrzeby, no ale no, żeby to w końcu już, żeby to mieć za sobą, no i żeby to bez żadnych strat. Na razie się nie martwię, bo jeszcze w obrazach chyba te maseczki nie pojawiają się. Nie, jeszcze nie, chyba nie. Ale nie, ale ja z kolei dużo robiłem masek, ale masek teatralnych i to troszeczkę innego rodzaju, ale faktycznie masek zrobiłem dużo i to wtedy jeszcze to jest, bo maska w teatrze jest bardzo częstym rekwizytem, ale to jest taka maska, która cały przód przysłania, albo nawet całą głowę. Na koniec zapytam, jak wygląda dzień takiego artysty tutaj na 6 piętrze w Legionowym Bloku? Ja jestem słowikiem, to znaczy człowiekiem, który wcześnie wstaje. I w zasadzie ja wstanę, zrobię sobie jakąś tam śniadanko, herbatkę, siadam i maluję. Ale nie maluję cały dzień. To zależy, czy maluję mały obrazeczek, czy duży. I w zasadzie mi to sprawia przyjemność. Ja nawet nie wiem, co bym teraz robił, szczególnie w takim okresie, kiedy no, te spotkania towarzyskie są ograniczone do maksimum. Co bym miał teraz robić? No, na piwo nie pójdę samego rana, a też nie ma gdzie, prawda? No, bo nie można, bo nie ma gdzie. To miałbym poważny problem. No, mógłbym trochę poczytać oczywiście, tam coś pooglądać, bo teraz właśnie ostatnio oglądałem, tutaj zresztą mam, przeczytałem taką fajną, tak, to jest Mynarski, ale również o Józef Wilkon, to taki świetny polski ilustrator również malarz, a również rzeźbiarz, różne doskonale rzeźby robi. On ma 90 lat, ale ma się taki jest pełen takiej mocy twórczej i takie, no, to jest taki wywiad rzeka, bardzo interesujących dużo rzeczy. No to przeczytałbym może taką fajną książkę, może coś bym pooglądał, ale generalnie to bym się nudził. I idę spać pewnie, skoro słowik, to idę spać wcześniej. No nie, aż tak bardzo nie. Szkło tak kontaktowe. Oglądamy. Panie Mikołaju, dla nas ogromna przyjemność tą rozmowę przeprowadzić. Fantastyczne obrazy Białej Podlaskiej, naprawdę fantastyczne prace. Miałem przyjemność je ogrywać. Zresztą podczas tej rozmowy w przebitkach, w trakcie, te obrazy widzowie widzieli. Mamy nadzieję, że spotkamy się któregoś dnia być może w Białej Podlaskiej. No dziękuję serdecznie za miłe słowa. No jest taki problem, ja nie mam samochodu, a teraz jeździć takimi środkami publicznymi, no jest trochę ryzykowne, wolałbym nie jechać. Ale na pewno, ale ja to nie była moja pierwsza wystawa w Białej Podlaskiej. Domyślam. Miałem już tą wystawę. Galerii Podlaskiej. Było bardzo sympatycznie. Byłem na wernisażu, była rodzina, także no, gdyby nie ta sytuacja, która jest teraz, to z całą pewnością bym tam zawitał.